Cześć, nazywam się Atka, jestem wokalistką w zespole. Śpiewam i nie tylko, zajmuję się jeszcze mediami społecznościowymi i tak dalej. Krystian Przybylski, gitarzysta, kompozytor. Damian Mikulski, gitarzysta. Mateusz Gawron, perkusista, zajmuje się też kwestiami wizualnymi w zespole, estetyką. Zespół powstał w 2013 roku. Założyłem zespół ja z Mateuszem, który powstał na gruzach starego zespołu naszego Cyanide. I od tamtej pory gramy, zaprosiliśmy do współpracy Sebastiana, naszego basistę, oraz Damiana, bo chcieliśmy mieć dobry skład, gdzie będzie nam się bardzo dobrze pracowało. Potem szukaliśmy wokalistki i dołączyła do nas Ada w 2015 roku. Tutaj się wyklarowały nasze wszystkie plany, co chcemy razem grać, co chcemy razem osiągnąć i zaczęliśmy po prostu pracować. Nasza muzyka jest to energiczny metal, staramy się przekazać ludziom energię nie tylko w warstwie jakby takiej muzycznej, ale też w tekstach, które mają nacechowanie w większości właśnie motywacyjne, takie nakłaniające do działania i uważamy, że to jest właśnie to, co wyróżnia naszą muzykę spośród pozostałych zespołów. Tą muzykę próbowaliśmy tak trochę napełnić, tak żeby była po brzegi wypełniona, żeby nie było za dużo elementów, ale żeby też nie było za mało. Także zdecydowaliśmy się na nazwę, która po angielsku oznacza nadmiar obfitość. No i to właśnie jest pletora. Bo taki jest też przy komponowaniu, przy pisaniu wszystkich ścieżek cel, żeby było na bogato i żeby każda warstwa była wypełniona ze smakiem. Muzyka i generalnie metal, zespół jest dla mnie w sumie całym życiem, ponieważ nigdy nie byłam w stanie się gdzieś tam przystosować do jakiejś innej pracy, innych zajęć. Jest to dla mnie spełnienie marzeń. Od małego w sumie śpiewam. Po kilku latach wyklarowało się, że jednak śpiew to nie wszystko, bo jeszcze do tego doszedł metal. To jest po prostu całe moje życie, moje największe marzenie, i cel, który chcę w życiu osiągnąć. To jest coś, co mnie napędza do działania, muzyka metalowa. Metal to jest wszystko to, co kocham i to, co poznałem dzięki moim braciom. Jest to mój sposób na odskocznie od życia. Jest to po prostu moje hobby, któremu się po prostu staram oddawać. W każdej mojej wolnej chwili, gdzie po jakimś męczącym dniu, bądź po jakichś przeżytych emocjach, po prostu sięgam po muzykę, która jest tak naprawdę dla mnie lekiem. No ja po części również podzielam tutaj spostrzeżenia koleżanki i kolegi. No muzyka jest czymś, co zawsze w moim życiu było obecne, to już od małego. W zasadzie cała moja rodzina jest muzykalna, potrafią grać też ludzie na instrumentach, więc cały czas miałem też styczność nie tylko z muzyką taką, powiedzmy, odtwarzaną, ale też taką, która jest grana przez ludzi z mojego otoczenia, więc to też stanowiło taki impuls do tego, żeby samemu w końcu spróbować poznać jakiś instrument. No i trafiłem na gitarę i też temu się oddaję, to jest moja ogromna pasja, staram się ją rozwijać właśnie w zespole. Ja odnośnie muzyki z kolei powiem coś takiego, może trochę kontrowersyjnie, że kiedyś się zastanawiałem, czy bym wolał stracić wzrok czy słuch, to bym wolał stracić wzrok, jeśli miałbym taki wybór mieć. Także muzyka na co dzień mnie otacza i ja sobie na dzień dzisiejszy nie wyobrażam tego, że mógłbym nie słuchać muzyki i że mógłbym nie wyrażać po prostu tego, jakim jestem człowiekiem, grając na instrumencie. Każdy dla siebie tam może coś znaleźć, ponieważ staraliśmy się tam zawrzeć wszystko, co tylko potrafimy. Na płycie będzie 11 utworów. I tak jak Krystian mówił,
każdy jest inny, każdy jest dobry, według nas oczywiście. No nie ma tak, że jakieś utwory są wypełniaczami w płycie, że o, brakowało nam, nie wiem, miejsca i tak dalej, no to tam coś tam wepchnęliśmy pomiędzy, tylko po prostu każdy jest odrębną historią, a przy okazji tak naprawdę ta płyta tworzy jedną całość. Generalnie tematyka naszych utworów jest, ja się zawsze śmieję, życiowa i motywacyjna. Mówi o przemianach. Staramy się motywować ludzi do działania, do tego, żeby żyli swoim życiem, żeby trzymali ten los we własnych rękach. No a przy okazji jeszcze na płycie znajduje się odrębna historia, powiedzmy, czyli tryptyk, trzy utwory, które tworzą jedną całość. I jest to historia na podstawie książki Czarnoksiężnik z archipelagu. No i tak naprawdę też jest motyw tego głównego bohatera, który walczy ze swoim cieniem, czyli też jest motyw przemiany, motyw walki z samym sobą, no i po prostu dążenie do tego, żeby być lepszym i nie poddawać się. Mamy zaplanowany koncert 29 września we Wrocławiu w klubie Liverpool z okazji imprezy Heavy Metal Nights. To tam będzie na razie nasz najbliższy koncert, a później w październiku zagramy w Świdnicy, to tutaj w klubie Bolko, tak.